Witajcie moi drodzy, już w odcinku 14 Q&A 6. Ja jestem Lukas Sohmonato i zapraszam do oglądania i słuchania odpowiedzi na wasze pytania. Zima się zbliża wielkimi krokami, a stary Socha będzie oglądał? Jak będzie chciał, to będzie coś oglądał. Wszystko zależy od tego, czy będzie chciał. Rozumiem, że nie rozumiesz. Oczywiście jestem też tylko człowiekiem. W końcu, jak mawiał dość znany pewnie każdemu Sokrates, wiem, że nic nie wiem. Tylko taka świadomość, że człowiek wie, że są pewne rzeczy, o których nie wie, czyni go inteligentnym i rozumnym. Kto cię uczy religii? A mnie uczy religii pani Elżbieta Kamińska. Nie ma sensu? Bo TK polski rap, więc się nie dziwię. Ach, rapowanie. Cóż, mogłem się domyślić, że to skądś to może pochodzić. Dziękuję ci. Jestem ci dozgonnie wdzięczny. Ale za co mi jesteś wdzięczny? Za co mi dziękujesz? Może coś powiedziałem odpowiedniego w poprzednim filmie, ale nie za bardzo wiem co. Nie wiem, tak szczerze powiedziawszy. Może to ja mam sklerozę? No, każdemu może coś zapomnieć. Jeżeli naprawdę z jakiegoś powodu zrobiłem coś ci dobrze, no to okej. Ludzie to debile? No nie każdy, ale niektórych się uważa za trochę pokręconych. Niekiedy za debili, niektórych tak się uważa. No ale co zrobić? Taka już natura. Jagodzianki to fioletowe we pliki 500 euro? Nie, raczej nie, to są bodajże jakieś, nie wiem, babeczek czy ciastak, nie jestem pewien. Gdzieś o tym już słyszałem, ale nie mam pewności teraz dokładnie. No niestety nie mam pewności, czy jest jakieś babeczki albo coś ten z deseń. Eurazja? No ma potocznie takie określenie, no, połączonej Europy i Azji. Czy pani Chodecka na za dużo sobie pozwala? Nie wiem. Miałem z nią w sumie tylko rok historii i społeczeństwo, potem nam dalej inną nauczycielkę. Więc nie wiem, czy za dużo sobie pozwala. Gołpa, kickback, yin łupany spin. And never shoot the wearer, ninja go, ninja kaman, kaman in pseudo wiki wikirl. To jest jakaś nuta, muzyczka skądś? Rap? Kurczę, bo nie jestem pewien. Nie wydaje mi się to jakoś tak sensownie, logicznie poukładane. Więc to pewnie jest... pewnie jakaś kolejna twoja sztuka. Widzę, że cały czas się starasz lecieć naprzód. Czy jak pierdłeś, to się zesrałeś? Pierdnąć się każdemu zdarzy. Przecież to normalne, ale... od razu potem zesrać się? Nie. Nie zdarzyło mi się. Skąd pomysł na nazwę? W sumie nie było, w sumie pomysłu żadnego nie było. Po prostu coś mi przyszło do głowy i kiedyś napisałem. Ale tam jest napisane nawet u mnie w informacjach, że... ona tu jestem obadaj, że to chyba sierpnia 2015 roku. No miałem wtedy jeszcze nieskończonych 15 lat nieskończone. Więc wiadomo, mogłem wtedy różnie mieć pomysł na nazwę. Ku na 18, po nie wiem, po 10 shotach. Ta piosenka jest naprawdę ku. Przepotężna i ma potencjał. Jestem na dworze sam, deszcz pada mi na głowę, gibona w łapie mam, a zgasić go nie mogę. Odchodzę w ciemny las, rozświetlam fonem drogę i widzę jedną z nam, przy której tracę mowę. I wracam, i wracam, i wracam se na chatę, zaparzę se herbatę, nie ku żadne latte. I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi i widzę panią, co skradła serce mi. Ona by tak chciała być tu ze mną, kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Ona by tak chciała być tu ze mną, kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Siada na kanapie i patrzy prosto w oczy. Ja patrzę jej na dupę, bo po coś przyszła w nocy. Widzi tam coś we mnie,
Może ten napis z boku, że napierdalamy we dnie, choć wolimy po zmroku. Płyniemy jak rakieta, posypana mocna feta. Wiatr ciągnie, ciągle wieje w żagle, a na horyzoncie kreta. Kapitan tego statku, co prowadzi się jak beta, podbija nowe lądy i podaje baty w przekaz. Pod pokładem mamy składy gazowanego nektaru, którym ludzie za Uralem leczyli siebie z udarów. 99% tyle, ile mam problemów. Każdy znika po butelce, wtedy nikt nie trzyma steru. No to by się nawet nadawało, jak tak to złączyć. Naprawdę, na piosenkę. Na początku chciałem do tego tak sobie czytać, ale wszedłem w rytm i zacząłem trochę to śpiewać. Ziomek, ale cię nudzi w życiu. Czy nudzi, panie Rafaello Masny? No ziomek naprawdę ma talent, jeśli mogę to rzec. Naprawdę mają talent oboje. Czy to jest jedna osoba z dwoma kontami, czy dwie różne? Nie ma to znaczenia. Mają talent, moim zdaniem. Możemy się umówić na spotkanie? Nie wiem, może i byśmy mogli, ale musiałbym wiedzieć w jakim celu. Jak pójdziemy spalić las? O nie, nie, na takie coś mnie na pewno nie namówisz. Zbudujemy statek? Aha, masz pomysł, byśmy się przebrali za wikingów? Będziemy plądrać, rabować i gwałcić. Nie, nie, nie. Sam pomysł ze statkiem jeszcze okej. Okay. Wikingowie poudawać okej, ale to trzecie nie. To, na coś takiego bym się nie zgodził. To trochę przeginka. Naprawdę jesteś prawdziwym świętym Mikołajem? Ktoś mówi, że tak. To powiedz coś po lapońsku. Habla, abla, online? A co to znaczy? To znaczy świąteczne prezenty dla wszystkich. Okej, okay, ciekawy dialog. Nie wiem skąd wziąłeś, ale ciekawy. Pamiętasz jeszcze tego słynnego piosenkarza operowego o pseudonimie Popek? Nie, o takim nawet nie słyszałem. Albo tego wybitnie uzdolnionego pana, który śpiewa tenorem, a zwie się Cypis. Sorki, ale też o nim nie słyszałem. A co się z nimi stało? Nie mam bladego pojęcia. Lukaso, jak ty 87 wyświetleń wygenerowałeś? Stary, ja nie mam pojęcia, przecież to od was zależy liczba wyświetleń. Więc to jakby wasza zasługa. Ziomek, pójdziemy na grzyby razem z Majkiem? Cóż, grzyby nie są niby czym złym, ale nigdy praktycznie na grzyby już tak nie chodziłem. Kiedyś może za młodu, a teraz jakoś nie opłaca mi się tak chodzić, jakoś mi przeszła na to jako takkolwiek ochota, więc wątpię. Ej, ziomek, jaki masz rozmiar buta? Noszę 45, ewentualnie 46. Ile mikroaut pomieści maniek? Ciężko powiedzieć. Na oko ciężko, trzeba by dokładnie trzeba by sprawdzić, na żywo. Pipi, pistolet z długą lufą, lufą. Ona kręci dupą. Szampan wjeżdża ciufcią. Widzę, panie Mepromen, że pan próbuje też tutaj coś ułożyć. Że ja widzę, że jest pan na dobrej drodze. Masz sisterkę? No tak, mam jedną siostrę, młodszą. Ile kilojuli mocy wytworzą kobiecy bimbole podczas biegu z prędkością 10 kilosów na godzinę? Pytanie można by rozpatrywać trochę. Zależy, ile przebiegnie tak naprawdę. Czy będzie utrzymać tą stałą prędkość? A wiadomo, że może być w momencie, że przyspieszy albo zwolni. I zależy, tak jak mówiłem na początku, od ilości trasy, którą przebiegnie. To ma wpływ główny. Jeżeli potencjalny chłopak zacznie spadać w rankingu, to stanie się kinetycznym chłopakiem? Raczej nie, kinetyczna to bardziej jest energia. Jak zacznie spadać w rankingu, to znaczy, że coś musiało się wydarzyć. Że musi spaść. Się w końcu w rankingach różnych wrasta i spada. Tak już jest. Pewien mądry człowiek powiedział, kuj żelazo póki gorące. Czyje to były słowa? Tak szczerze to nie jestem pewien, czyje one były. Ale utrwaliły się dość w polskim, no, jakie polskie takie przypowiedzonko się trochę utrwaliło. Żeby właśnie wykorzystywać właśnie każdą możliwą okazję, no, żeby sprawić sobie jakieś korzyści.
Pociąg idzie z punktu A do punktu B. Jaką musi mieć masę, aby się nie wykoleić? Na pewno tak musi mieć porozkładany ten towar, jeżeli ma jakiś przewozi, to tak powinien, żeby po prostu w miarę porówno, żeby nie było, że po jednej stronie jest obciążenie, a po drugiej jest zbyt mała waga. No towar musiał być wszelki porozkładany równomiernie, tak żeby po prostu na każdej stronie ta waga była odpowiednia. No przynajmniej to jest moja opinia, mogę się mylić, bo nie wiem jak to wygląda w temacie pociągów za bardzo, czy tam transportu, ale tak mi się wydaje, że powinno być. Tak samo wydaje mi się, że odcinek powinienem mimo wszystko już zakończyć. Tak nam się zaprezentował odcinek 14. Tak trochę czytany, a w większości, czy tam po części kolejnej śpiewany. No ale dwaj panowie zafundowali nad całkiem niezły tekst. Jakby tego tak zebrać do kupy, to naprawdę byłaby to niezła piosenka z tego. Piosenka, rap, ciężko powiedzieć, ale byłoby to coś niezłego. Tak więc panowie, szacun. Wielki szacun za waszą twórczość i kreatywność. A mi co pozostaje? Pożegnać was, moi kochani, i zaprosić do odcinka następnego. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Hejka!